Naprawdę zeszło mi masę czasu, żeby to ustawić wszystko na tej kamerze. Słuchajcie, ja wam tylko pokażę tutaj w tym miejscu dosłownie. O, to jest mój zestaw. Tu jest bałwanek, nie? Tutaj stoi Scopy. W tym miejscu słabo widać. Ciężko było mi ustawić, bo jest mętna woda. To jest linka od Habojki. Zaraz ją płynę wyciągnąć, żeby mi nie kolidowała. Także kamera jest ustawiona. Tutaj bardzo słabo widać, ale widać taka linia. To jest marker. Marker, który stroi na ciężarku ołowianym. Tak skonstruowane, że w razie gdyby ryba zaczepiła strzałówką, to ten marker się kładzie i ryba przepływa normalnie. Także mocno wędki na sztram postawione. Z tego oto właśnie tutaj zestawu. To jest tutaj widać na tym, na stojaku jest prawa wędka. Także ten sygnalizator i ten anger to jest, słuchajcie, od tego zestawu.
Kurde. Jest wcześniutko. Wstałem o 4:15, jest godzina 5. Wstałem, by poobserwować tutaj, co się będzie działo. Słuchajcie, dzisiaj jest sobota. Dokładnie. Sobota. No i tak, 5 sierpnia, sobota. Dzisiejsza noc przeminęła bardzo spokojnie. Natomiast jeżeli chodzi o... Może to nie jest jakieś istotne, ale moim zdaniem może mieć to wpływ na zachowanie ryby, dlatego że w okresie letnim to są rzeczy naturalne. To nie chodzi o to, że ja komuś wypominam, tylko chodzi o to, że po prostu ryba, kiedy jest przyzwyczajona do takich hałasów w weekendy, ona może po prostu się gdzieś przemieszczać w jakieś inne miejsce albo na głębsze wody, gdzieś, gdzie po prostu będzie stronić od tego hałasu. To po drugiej stronie się działo, więc mogło mieć to wpływ, aczkolwiek nie musiało, na to, że te rybki stąd poszły. Myślę, że większy wpływ na to, że rybki stąd poszły, miał kierunek wiatru i ciśnienie. Słuchajcie, wczoraj zaobserwowałem, że z kierunków zachodnich, kiedy wiał wiatr, ten wiatr wiał wzdłuż tutaj linii brzegowej i to dosyć tak nawet bym powiedział, że częściowo w tą linię brzegową. I ta cisza, która tutaj była podczas wcześniejszego sztormu, kiedy wiało z południowego zachodu, znikła. To jest pierwszy czynnik, który mógł wpływ na to, że ta rybka stąd poszła. Drugi czynnik to, że ciśnienie, które było wcześniej podczas sztormu 996 hektopaskali, wzrosło na 1015, czyli poszło bardzo wysoko do góry i brania w ogóle kompletnie ustały. Niekoniecznie ta ryba mogła stąd pójść, ale nie bierze, ale z tego, co powiem wam, to nie słyszałem tu żadnych spławów, nie widziałem w ogóle kompletnie żadnego życia. Ani wczoraj wieczorem, ale ani w ogóle, tak jak obserwuję wodę, w ogóle tego życia tu nie widzę, jeżeli chodzi o karpie. Czy siedzą pod kłodą gdzieś, czy po prostu gdzieś odeszły? Całkiem możliwe. Wiecie dlaczego? Dlatego, że pogoda ma się diametralnie zmienić i w poniedziałek przyjdzie bardzo silny sztorm. Wiatry będą osiągały bardzo wysokie
prędkości i te wiatry będą wiały właśnie z kierunków zachodnich. I teraz jeżeli chodzi o to, jaką decyzję podejmę, czy wracać w niedzielę, czy wracać w środę rano, dlatego że w niedzielę będzie wiało dosyć, nie wiało, tylko lało, będzie praktycznie przez cały dzień. Tego wiatru jako takiego nie będzie, ten wiatr będzie się kręcił, on tam jak będzie, to będzie bardzo słaby, ale ma się obrócić z kierunków północnych i obracać ma się przez wschód na południowo-wschodni, czyli tu kompletnie ta miejscówka odpadnie, bo jutro, bo po prostu będzie nawiewać w to miejsce tutaj, a przede mną za plecami, znaczy się z drugiej strony, na przeciwległą stronę brzegu jest dosyć otwarta woda i tu będzie dosyć tak intensywnie ta woda się zachowywać, więc podejrzewam, że ta ryba po prostu stąd całkowicie odejdzie. Jeżeli chodzi o zostanie, zastanawiam się, czy wracać w niedzielę, czy nie zostać do środy rano, dlatego że to ciśnienie gwałtownie w niedzielę zacznie spadać znowu, to po pierwsze, no i zacznie silnie wiać. Tutaj kiedy silnie wiało, rybka była, ale wiało z południowego zachodu i byłem za wiatrem. Kiedy będzie wiało z zachodu, to ten wiatr będzie wiał tu bardzo mocno wzdłuż tej linii brzegowej i siedzenie na otwartej wodzie przy tak silnym wietrze w ogóle odpada, czyli nie ma szans, żeby tutaj siedzieć. I w ogóle nie chce mi się wierzyć, żeby tutaj ryba była. Ta ryba gdzieś po prostu się schroni przed tym sztormem. Są dwa miejsca, gdzie mógłbym się schować i bezpiecznie przeczekać. Są to miejsca, gdzie mógłbym siedzieć, jedno przy wyspie, przy samej wyspie się przytulić po prostu i łowić na Zawiecznej za wyspą. W pobliżu miejsca, gdzie łowiłem amury, jest duże prawdopodobieństwo, że ryba tam będzie sobie krążyć, bo przy tej wyspie mogą powstać jakieś delikatne zawirowania wody i przede wszystkim tam będzie cisza za wyspą. To jest jedno miejsce, które mógłbym przesiedzieć podczas tego sztormu i tam próbować jeszcze połowić amury, a mam jeszcze trochę kukurydzy, ale przede wszystkim sypnąć kulę i spróbować tam pociągnąć może jakiegoś karpia za nos. Natomiast jest drugie miejsce, w którym mógłbym się schronić. Jest to miejsce kawałek dalej, na zakolu takim północno-zachodnim, czyli kompletnie za wiatrem. Natomiast jest to miejsce bardzo bagniste. Jest tam trochę kapelonów i jest tam stosunkowo płytko. I obawiam się, że w tamtym miejscu rybka mogłaby nie być, bo podczas takich silnych wiatrów ryba raczej woli być w przestrzeni takiej, gdzie mogłaby się gdzieś schronić bardziej głębiej, a nie płycej. Płycej to raczej bym obstawiał te miejsca w momencie, kiedy by przygrzało słońce i zrobiłoby się stosunkowo ciepło za wiatrem. Wtedy tak, wtedy rybka podejdzie się wygrzać i jest duże prawdopodobieństwo, że zostanę na ten sztorm i schowam się za wyspą i tam będę po prostu oczekiwał na jakieś brania, czekał będę do tego sztormu, aż ten sztorm nadejdzie. Z początkowo muszę policzyć, ile paczek mam, żeby dobrze się tam, tej kukurydzy, żeby dobrze się wstrzelić z tym pokarmem, bo na początek musiałbym wsypnąć trochę dużo intensywnie, a później dopiero po troszku. No i kulek mam jeszcze trochę, także myślę, że wystarczyłoby mi, natomiast gorzej z jedzeniem. No ale nic, mam jeszcze całego arbuza, także jakoś przetrwam. No i zobaczymy. No, z tą miejscówkę będę musiał opuścić. Już mi się tutaj kończy ładować bateria pod kamerę. Chciałem jechać i kamerę uruchomić, ale w związku z tym planem moim raczej tej kamerki uruchamiał nie będę. Niech się baterie naładują do końca, a wykorzystam je dopiero na następnej miejscówce. O, słychać było zimorodka. Siedzi sobie gdzieś tam. Będą zaczynać żerować. Do tej pory padła jedna rybka pełnołuski. Widzieliście. Branie takie dziwne było. To branie, przyznam, bo myślałem, że to jakiś amur albo coś. No, a tu się okazało, że w taki sposób wziął. I to jeszcze pełnołuski. Troszeczkę fajnej walki było, no bo pełnołuskie to są szatany. No i od tamtej pory, słuchajcie, cisza, nie? Spadam na obserwację, na punkt obserwacyjny, idę na wieżyczkę.
Na razie. Do zobaczenia później. Oby przy bardzo słusznej decyzji. Decyzja zapadła. Czas się zwijać. Nie ma co tutaj nawet czekać. Nie ma na co liczyć. Po prostu czas się zabierać stąd. Pogoda nie rozpieszcza, słuchajcie, jest niedziela rano. Trzecia mięsuwa. No i rano nawet jest dokładnie, nie wiem, czy ta godzina lepsza, to są gdzieś o 5, 6. Już branie, szpali amurek. Znowu następny do kolekcji. To będzie 7. Zdjęcie westlinga to rzadkość. 20 dnia. Taki oto fisz. Teraz wkrótce. Musi wsiły. Siemanko, moi kochani. Słuchajcie. Jest niedziela. Zaczęła się ta pora deszczowa. No i tak już będzie do najprawdopodobniej poniedziałku do nocy, to znaczy z poniedziałku na wtorek, chyba przestanie padać. W każdym razie w jednym miejscu znowu wszedł mi amur, bo jestem na trzecim miejscówce, znowu wszedł mi amur i udało się go nagrać trochę na kamerę. Jest tak, kukurydzy mam nie za wiele, bo tego co mi zostało to jest może z jakiejś 5 kilo i podsypuję od momentu jak przyjechałem, podsypuję do tej kukurydzy fruteisa kulki i podsypuję skąpiego. Również w tej kukurydzy, to już zmieszałem razem, to ostatnie moje resztki orzecha tygrysiego, który wytrzymał praktycznie do samego końca bez pleśni, nie był w żadnym żelu. W nocy było następne branie, to był pierwsze branie, to był leszcz. Rano było branie, to był amur. Widzę, że tutaj pobierają kulki, które leżą, to dosłownie wszystkie. Także jak się skończy kukurydza, będę jechał na same kulki. Zobaczymy, czy efekt przypadkiem się gdzieś nie zmniejszy. W każdym razie jest taka opcja, że jak się nie zmniejszy, to może nawet wyselekcjonuję jakieś grubsze te amury, bo amury jak na razie biorą takie w granicach 10 kilo. Także w drugim miejscu tutaj amury też są, karpia nie widać w ogóle, linów jest bardzo dużo, co zresztą tutaj zaobserwowaliśmy razem, wspólnie, bo wy też widzieliście. No i co, no i jadę dalej z koksem. Przed chwilą widziałem znowu amury, więc przygotowałem sobie zestaw na szybką zmianę, ciuchy posuszyłem, no i zobaczymy. Branie nastąpi za chwilę, czy branie w ogóle nastąpi, a może nastąpi później, bo widzę, że jak one sprzątają, to sprzątają wszędzie. Kamerę mam postawioną od zestawu jakiś metr. Zestawów na tym dnie kompletnie nie widać, bo to dno się zmienia. Ryby przepływają, ogonami majtają, to zielsko się przemieszcza z jednego miejsca w drugie. Natomiast zauważyłem, że to rybkom w ogóle nie przeszkadza. Jeżeli chodzi o liny, które uwielbiam, aczkolwiek mnie one tak nie interesują jak inne ryby typu karp i amur,
bardzo mocno ryją w tym mule, co jest zrozumiałe. No i o dziwo amury tak samo, nie? Też ryją dosyć mocno w tym mule i szukają jeszcze co tam, gdzie jest, bo tej kukurydzy tutaj widzę na dnie jeszcze sporo jest. Jeżeli jakaś rybka machnie ogonem i odsłoni, to widzę ten pokład kukurydzy i to o, ten zapach tego fermentu ich cały czas ciągnie tutaj i one szukają, szukają, szukają. A ja podsypuję bardzo mało, bo podsypuję dosłownie po pół łopatki, to można powiedzieć, że sypię jakieś pół kilo, może nawet nie, przy zestawie. Do zestawu dodaję PV-kę, trzy kule, siatkę PVA i do tego dodaję trzy kule skołbiego. Słuchajcie, no kurde, skołpi mi się kończy, także najprawdopodobniej, jeżeli mi się skończą kule, zasiadka skończy się wcześniej i bez względu na to, czy będzie piziel, czy nie, będę musiał po prostu wracać. No ale miejmy nadzieję, że jeszcze wystarczy mi. Mamy jeszcze dzisiaj praktycznie no pół dnia. Przepraszam, no i cały poniedziałek i wtorek. Tylko to będą dni, kiedy będzie bardzo mocno wiało i zależałoby mi na tym, zależy mi na tym, żeby zostać tutaj na ten silny wiatr i zobaczyć, co tutaj się będzie działo tak naprawdę, nie? Czy te rybki będą w ten silny wiatr, czy nie. Bo dzisiaj kierunek wiatru się zmienił z północno-zachodniego na zachodni i rybki tu podeszły za ten wiatr, nie? A tu będzie naprawdę mega, jak przyjdzie ten sztorm z kierunków zachodnich, to tu będzie takie fajne miejsce, takie zacisze. I tak naprawdę chciałbym zobaczyć, co właśnie wtedy się będzie działo, czy te rybki tu się skumulują, czy nie. No dobra. To na razie tyle, co wam powiem. Stan wody się podnosi, deszcz pada, trzcina będzie rosła. Dzisiaj jest niedziela, wieczór. Pogoda wręcz idealna. Słuchajcie, jest... Tak, że wszystkie zwierzaki wyszły na żar. Na środku jeziora Sum zaatakował kilka razy, dosłownie na środku. Bobry wyszły na żer już, czyli oznacza to, że jest godzina po 20. Ja obserwuję wodę i widzę, że tu niedaleko mnie jakieś rybki pływają w toni. I to większe rybki, podejrzewam, że to amur, być może i karp, czyli one gdzieś chyba sobie regulują temperaturę, tak mi się wydaje. Po tym deszczu pod wierzchem jest trochę chłodniejsza woda. Ogólnie woda jest ciepła, nie? Ale... Słyszeliście to z tyłu? Czekamy do rana. Jest szansa, że przed tym wiatrem silnym może nastąpić jakieś branie. Ja sobie poobserwuję wodę teraz, bo deszczyk trochę ustał. I pięknie wszystko widać. Jest kompletna glada. Zrobiło się fajnie ciepło. Ciśnienie jest 1002 hektopaskali. Nie można sobie lepszego wymarzyć. Przypuszczam, że jutro spadnie na 990 parę, jak przyjdzie ten front. Dobra. Takie momenty właśnie uwielbiam w pogodzie. Cisza przed burzą. Dlatego się idę delektować. Na razie. Niestety leszcz, kochani moi.
cóż mogę powiedzieć? Znowu leszcz. Nic, postawione, czekamy dalej. Nie jest on aż taki malutki. Są kurde wariaty. Prawda, kurde, mówię, że to jest obłęd z tymi wariatami. Patrz. Właśnie tak się dzieje za murami. Znajdzie każdą dziurę, żeby po prostu uciec. Ja się nakombinowałem, żeby kurde zrobić zdjęcie, a on normalnie sobie wziął i uciekł. Nie mam mu za złe w żadnym wypadku. Cieszę się nawet, że uciekł, bo już bym był i tak cały mokry, kurde. Ale to są takie wariaty, powiem wam, że normalnie ręce opadają. Nie chciało mi się wyłazić, naprzyk, moczyć. No i są tego oto efekty. Zaliczony jest, nie powiem, kuźwa. Sprzątam po tym gałganie, kuźwa, który narobił mi takiego tutaj rumoru, o jakim, kuźwa, mi się nawet nie śniło. Ja wywożę zestaw i będę ich klepał po pupciach, dopóki mam jeszcze kulę, na razie. Okej, moi kochani, chcę wam pokazać tylko z mojej perspektywy, jak to wygląda. Dzisiaj mamy poniedziałek. To jest wszystka kukurydza, jaka mi została. I dodaję dosłownie po niepełnej łopatce na zestaw, kiedy stawiam. Od momentu, kiedy przyjechałem tu po raz drugi na tą samą miejscówkę koło wyspy, tylko żeby się schronić za sztormem, dosypuję kulek, słuchajcie, bo rybę przyzwyczajam pomalutko do kulek. Oczywiście mam tutaj zadipowanego skołpiego. Taką garstkę, dosłownie parę kulek sypię na zestaw, no i parę kulek Fruteisa 24. A zestaw, który sobie uszykowałem, to jest, słuchajcie, skołpi podbity kukurydzą na multirigu. To jest zwykły multirig, nie kombirig. I to jest skołpi podbity sztuczną kukurydzą, żeby go bardziej wyróżnić właśnie w tym miejscu. No i do tego dokładam jedną trójeczkę w PVC kuleczek 3x20. Tak, o, żeby te kuleczki leżały trzy w pobliżu zestawu. Prawda? Zapinam zestaw, już odpinam, teraz wyjadę w żyłkę. I tam mam drugą swoją wędeczkę. Dwie wędki mam w tej miejscówce. Liczyłem na to, że sypiąc kulki pomalutku albo wyselekcjonuję jakąś rybę, albo po prostu te ryby odejdą ze względu na to, że jest już inna przynęta. Także tutaj chcę wam pokazać, jak to wygląda. Zobaczcie, taki zestaw. Taki
Hikara, tak jak mówiłem, zaprezentuję Wam ten zestaw, jakie on ma swoje zalety. Staram się nie szukać wad. Dobra, podpływam do miejscówki, stawiam zestaw i lecimy z koksem. Leci obrócił na zachodni, tak jak jest troszeczkę taki zachodni, także myślę, że tu na tą miejscówkę jest on idealny wręcz. Jestem już koło markera. O, jest marker. Dobra. Ja się jeszcze bardziej wrócę. Tu jest płytko nawet, bo tu jest niepełne 2 metry. Ale to jest miejsce, na które liczyłem. Końcówka wyspy. Miejsce, gdzie ryby przemieszczają się na 100%. Strona północna, wiatr u nas wieją z przewagą zachodnich i południowo-zachodnich, tak więc wybieram takie miejsca, które są zaciszne i to jest właśnie takie miejsce. Zestaw jest na dnie. Ups. Dobra. Troszeczkę luzu, no bo chcę nakamerować, jak to wszystko wygląda z perspektywy mojej. Jest łatwo to widać i ocenić, bo nie mam na to bezpośrednie oko. Teraz naciągnę sobie żyłkę, widzę, gdzie jest. I to jest tyle kukurydzy, co rzucam. Słuchajcie, więcej kukurydzy nie daję, bo po prostu nie mam. Tak, jeszcze trochę puszczę luzu na żółce i teraz czas na kuleczki. Zobaczcie, tych kuleczek mam dosłownie tyle. Zostało mi tutaj ostatni kilogram. Także wykańczam kulę i bez względu na pogodę, czy to będzie środa, czy nie, będę czekał, będę musiał wracać. I jeszcze kilka sików. Trochę cofnę. Ciach. Okej. Ciach. Trochę dalej i wystarczy. Mam jeszcze parę sztuk na następny raz. Słuchajcie, i to jest wszystko. Zestaw postawiony, wracam, stawiam kijoszka i biorę się za porządki. Uszykuję sobie następny zestaw. O, shit. Co to się tu porobiło mi? Trzeba chyba jakieś budki założyć. Moi kochani, chyba was zabiorę ze sobą. O, kochani, to będzie raczej amor. A tak fajnie pojechał. Teraz zobaczymy dokładnie. Pokaż nosie. Ja sobie usiądę na razie. Niech on mnie powozi tu. Ojku. Oj. Pięknie walczy. O, ale wyżej. Nie chcę.
podejść do góry. Ale trzyma. Kurde. Bardzo muruje. Wiecie, że ja go nie mogę podnieść, to zagnój. Oh shit. Kurde. Jak tak dalej pójdzie, to mnie wyciągnie w cholerę. Ależ uparty. Powiem wam, że wyjątkowo silna ryba. Nie odpuszcza. Nie mogę jej podnieść do góry. Tak szczerze powiem, że jeszcze jej nie widziałem w ogóle. Tak dokładnie nie wiem, co to jest. O. Bardzo, bardzo fajny amulek. Teraz już go widziałem. Jeszcze nie szykuję się do podbierania, bo jeszcze nie jest gotowy. Powiem wam, że normalnie cedzi dobrze. No tak, przy tych wariatach to jest grunt, aby dobrze mieć wyregulowany hamulec, bo on w każdej chwili może wystartować jak torpeda. Ten na razie muruje, także się męczy. Kontrolować, żeby mi gdzieś nie weszło w śrubę, bo może przetrzeć cokolwiek, strzałówkę czy cokolwiek, ale naprawdę jest, on mnie cały czas teraz ciągnie do ciopem do następnego brzegu, nie odpuszcza w ogóle, słuchajcie. O kurde, zobaczcie, co tu się dzieje. Tego brakowało zapewne mi, jak i wam. Mi w sensie, że będzie to uwiecznione na kamerze. No i że wy będziecie mogli zobaczyć. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo emocje, które mi teraz towarzyszą, chociaż częściowo, będę mógł wam przekazać. Ha, ha, ha. Piękna kuźwa walka. O, kurde, ale idzie. Ja pierdyle. Powiem wam, że naprawdę nie ma jaj. Jestem ciekawy, jaka będzie waga tej ryby, że ta ryba jest tak silna. O! Kurka wodna. Ale coś niesamowitego. Huch. Oby tego wytrzymała do końca. Dała się wyciągnąć. Sprzęt jest mocny. Muszę wam, nie muszę, ale powiem wam później, jak będę miał już po wszystkim odnośnie tych zestawów, które używam, chodzi o przypony, które bardzo często używam, ale chcę o nich powiedzieć taką dosyć
To tu ciekawostkę. No nie. Już jestem 20 albo 300 metrów od miejscówki swojej i cały czas mnie ciągnie. Słuchajcie. Cały czas mnie ciągnie. Ja puszczę. Ja pierdolę, ile czasu to trwa. Wiecie, że jak normalnie ciągnę do góry, a on mi z powrotem. Ale silna ryba. Kurka wodna. Gdzie on mnie kurde ciągnie? Do Szczecina? Dosyć już wyłaź, koleżko. Kurde. Ale silna ryba. Czyżby to był jakiś pod 20? O, zbliża się ku górze. Ładny amur. Ładny amurek. Piękny. Już się zaczyna pomału męczyć. Teraz będzie gotowy. Teraz tylko żeby czegoś nie spitolić. Dobra. Skoszony, jestem gotowy. Chodź koleżko do góry już. Chodź. Jeszcze u mnie. Nie dopompowałem jeszcze trochę. O. Co on wyprawia ze mną? Do góry. Ja go tak pomału troszeczkę naciągam, ale nie chcę przedobrzeć. Piękny już złoty. Także ma swoją. No i to będzie raczej największy amur tej eskapady. Słuchajcie, jest torpeda. Ja pierdolę. Niesamowita sprawa, powiem wam. No muszę się rozłączyć na chwilę, zaopiekować się rybą i mam do przymierzenia ładnych kilkaset metrów do miejscówki z amurkiem bardzo ładnym. Będzie sesja piękna. Monstrum. Mamy to.
dziki amur. Niesamowite, jaką kurde on ma parę. Postanowiłem, w związku z tym, że mam mało kukurydzy, tam pokazywałem wcześniej, zacząłem podsypywać kulek. No i podsypuję kulki oczywiście fruteis i skołpi, a z orzeszka tygrysiego przeszedłem na popka skołpiego i jeszcze podbitego maluteńką kukurydzą sztuczną pływającą, tak aby tego popka mocniej dobić do góry, żeby go troszeczkę wyróżnić, gdyż kamerowałem na dnie, okazało się, że tam są zielska, które tak naprawdę nie rosną, ale przemieszczają się z prądem. I w momencie, kiedy zasypywałem kukurydzą, część tej kukurydzy była zasypywana, ryby podpływały, różne amury, liny, leszcze, płocie, majtając ogonami, odkrywały tą kukurydzę. Ryby śmiało sobie radziły w tym zielsku i znajdywały tą kukurydzę i ją wybierały. Natomiast postanowiłem, żeby bardziej wypiąć do góry przynętę i postawiłem na popka fruteis podbitego malutką kukurydzą. Teraz jeszcze wam pokażę raz tą piękną rybkę, którą od razu wypuszczę, ale dała mi tyle satysfakcji, mam nadzieję, że chociaż część wy też przejęliście tej satysfakcji. Jest to potężny kamur. 20+, uwierzcie mi, jest to kuźwa ryba moich marzeń. Nie pobiłem swojego rekordu, bo mam 22300, natomiast 20+. Z nowej wody opłaciło się wrócić na miejscówkę, w której łowiłem amury. Postanowiłem schować się tutaj za wiatrem, który nadszedł. Ciśnienie spadło do 1001 hektopaskali. Deszcz przestał padać. Ja jestem w cichym miejscu, a obok mnie wszędzie wieje i ten wiatr się będzie nasilał. Niesamowicie silna ryba, normalnie. Powiem wam, że jestem pełen podziwu, co ta ryba potrafi zrobić. Już pozbędę się tego, żeby było ładniejsze zdjęcie. Proszę bardzo, tak to wygląda. Piękne. Amur. Masakra. Kochaniutki, dziękuję ci ślicznie za to, że dostarczyłeś mi tylu emocji. Ja ciebie już wypuszczam, wracaj do domku. Coś niesamowitego. O, ślicznie. Od razu lżej. Zobaczcie, jaka to jest torpeda. On jest, niby nie jest aż taki wielki, ale jest tak fajny, ciężki. Już jest wymęczony, więc odpłynie z gracją. Masz tu wody. Masz i płyń siną dalej. Coś niesamowitego. Zobaczcie, kuźwa, na ten ogon. To on mi pewnie tak woził po tym jeziorze. Mega. Dobrze. Nie będę cię naciął więcej. Jestem szczęśliwy i oczywiście zadowolony z podjętej decyzji. No i mamy to. Słuchajcie, część trzecia. Branie, haul i efekt. Kocham dzikusy. Co tu dużo mówić? Okej. Słuchajcie, teraz pokażę wam właśnie zestawy, które używam, które są dla mnie wierne od dosłownie naprawdę wielu, wielu lat. Tutaj mam akurat zestaw multi-combi rig, czyli łączony, on jest tutaj ze sztywnym materiałem. Są to zestawy, które nazywamy właśnie combi rig, ale również uwielbiam zestawy multi-rig i obecnie w wodzie mam zestawy postawione multi-rigi, bo mam dwa multi-rigi i dwa multi-combi rigi. I tym one się różnią, że multi-combi rig jest łączony tutaj. Także powiem wam o tym zestawie co nieco. I to jest tylko
moje zdanie, z mojej perspektywy, z całym szacunkiem do wszystkich, którzy mają inne zdanie. Przede wszystkim do tego zestawu możemy używać każdego rodzaju przynęty. Mogą być to popki, mogą być to tonące, balansy, jakie sobie zażyczymy przynęty, takie możemy sobie stosować. Następna sprawa jest taka, że te przypony nadają się do poławiania amurów, tak samo jak i karpi. Kwestia jest tylko po prostu dowiązania przynęty. Różnica między przynętą na karpia, a przynętą na amura różni się tym, że do karpia ja używam włosa. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Włos z kółeczkiem, na to, żeby bałwanek, powiedzmy, był stosunkowo dalej od haka. Wtedy mamy zestaw na karpia, a jeżeli chodzi o amura, robię zestaw, który jest bardzo bliziutko haka. I teraz pokażę Wam, na czym to polega. Najpierw zrobię sobie zestawik na amura bardzo szybko, w związku z tym, że podbijam mocniej sobie tutaj przynęty. W tym przypadku używam, słuchajcie, Skopiego. Skopi jest naprawdę tutaj nieodzownym moim kompanem. W tym roku zrobił mi na łowiskach naprawdę niezłą furorę. Jest to nowość z Bajdzon, która jest od tego roku na rynku. Także świetna robota. Będę wychwalał te kule, dlatego że po prostu no widzę, co one robią. Słuchajcie, ja łowię na wodach PZW i po prostu no rybka idzie w nie bardzo fajnie. Teraz tak, pierwsze co, kukurydzka malutka jest dokładana przeze mnie do popka. To jest, o to chodzi, żeby ten zestaw znajdował się nad zielskiem. Tam takie pływa zielskie, ja mówiłem o tym wcześniej, luźne, które przykrywa, raz odkrywa kukurydzę i zanętę, którą rzucam na dnie, i chcę, żeby to właśnie było mocno wyeksponowane. Może mają to do siebie, że to są cwaniaki, wtedy kiedy pobierają, one naprawdę nie zasysają tak jak karpie, tylko gryzą wszystko, co mają pod swoim dziobem. Ten dziób ich jest bardzo twardy, ciężko hak się wbija w ten dziób i dlatego warto właśnie jest wziąć, zrobić sobie taką przynętę, która jest dosyć blisko haka. Często używane są Roni Rigi, Namura 360, tego typu zestawy. Ja używałem ich, ale pomału z nich wychodzę, bo Multi Rig po prostu przewyższa moim zdaniem a tamte pozostałe dwa przypony. Tylko z tego względu, że na ten zestaw mam o wiele lepsze efekty z zacinanej ryby, jaką jest amur. Przyznam się, że nawet na krótkim włosie, kiedy łowię na kukurydzę dużą, na kukurydzę hoclo, zwaną u mnie końskim ząbkiem, łowię też karpie na wiązane na krótko do multiriga, w taki sam sposób do krętlika jak teraz. Także tak to wygląda. Teraz sobie leciutko przypalę. Każdy sobie tam wiąże na swój sposób. Drugi przypon, drugą przynętę uwiąże inaczej. Zobaczcie, takie zestawy obecnie stawiam teraz. Dokładnie multirig dosyć mocno wyeksponowany. Do tego multiriga oczywiście robię na szybciutko sobie tę pałeczkę z trzech kulek. Oczywiście w tym przypadku są to 3 razy skopi, 3 razy 20. Jest to moment dosłownie do siateczki PKA. Ciach. Robię sobie drugi węzełek, żeby mieć już od razu na przygotowane na drugą PV-kę. Tak jest. Zobaczcie, 3 kuleczki, które później przed samym wrzuceniem do wody zakładam sobie tutaj. Tak jak widzieliście, kiedy stawiałem zestaw. Tu już mam jedną trójeczkę przygotowaną do zestawu.
a zestaw ten chowam sobie do pudełeczka po tunelu od siatki PVA i on mi tutaj nie moknie. Jest dziurka, żeby w razie czego odparowywało. A teraz bardzo szybciutko ten sam zestaw, zobaczcie, taki sam identyczny zestaw Multicombi-Rig. I co ja tutaj mogę jeszcze dopowiedzieć? Przede wszystkim w tym zestawie bardzo szybko można wymienić haczyk. W tym przypadku wystarczy wyciągnąć pętlę, ściągnąć z haka, zdejmuję mikrokrętlik i wystarczy, że ściągnę haczyk, oczywiście razem z rurką termokurczliwą. Później zakładam nowy kawałek rurki termokurczliwej, przekładam nowy haczyk od spodu, później zakładam rurkę, co tam chcę sobie tutaj na pętlę, czy powiedzmy mikrokrętlik, czy też włos, w tym przypadku będzie to włos. Oczywiście rurkę termokurczliwą zgrzewam nad parą i pozycjonuję właśnie w ten sposób, nawet można pod większym kątem, on był pod większym kątem, tylko już troszeczkę czasu pracuje i się wyprostował. Zakładam sobie w tym przypadku, zobaczcie, włos, pętelkę przekładam przez haczyk, wyciągam troszeczkę tego luzu i mam założony włos. I to już mi wystarczy, aby sobie założyć kulę na karpia. Amur też czasem się zapnie, ale większe szanse są wtedy, kiedy faktycznie ta przynęta jest bardzo blisko haka. Proszę bardzo, szybka akcja. Tutaj balans, jeżeli chodzi o Skołpiego, 20. Do tego dochodzi oczywiście Skołpi 16 mm. Wystarczy, że założę sobie, no w tym przypadku jest dosyć duży stoper, stoper może być mniejszy, stoperem sobie można regulować tą odległość między hakiem a przynętą i tu na dole mam stoperek, który podciągam pod kulki, może tak będzie widać, cyk, żeby mi kulki później nie schodziły na dół. Jeszcze sobie troszkę ściągam i voilà, zobaczcie, zestaw gotowy na karpia, ten sam. Bez żadnego przewiązywania, bez niczego. Wszystko ładnie, pięknie funkcjonuje. No i mamy gotowy zestaw. Dlatego dla mnie on jest właśnie funkcjonalny, bo mogę wykorzystywać sobie co chcę. Nawet mogę sobie częściowo przygotować w domu przynęty do zestawu w taki sposób, że ściągnę sobie na przykład teraz i zobaczcie, mogę sobie różnej długości włosy poszykować. Widzicie? Razem z kółeczkiem, czy też mikrokrętlikiem, jak to woli. Jeżeli mikrokrętlik, to ten włos troszeczkę zmniejszam, jeżeli chodzi o jego długość. Natomiast jeżeli chodzi o karpia, to karp z takim długością, taką długością włosu sobie spokojnie poradzi. I taki gotowy wrzucam sobie do pudełeczka. Zamykam i mam gotową przynętę na karpia, która mi nie traci wśród innych kulek żadnego aromatu, ani nic. Także tutaj z powrotem wjeżdżam na mikrokrętlik teraz, bo obecnie weszły amury. Mówię amury i będę się skupiał na tym, aby przynęta była bliziutko haka, więc wystarczy mi sam mikrokrętlik założony. Znowu przekładam sobie cyk, ściągam trochę tego multiego i patrzcie, już mam gotowy przypon na Amura. Haki, jakich używam, również miałem Wam pokazać, to są te haki firmy Krzak. To jest numer 1. Te haki są troszeczkę mniejsze, ale przed chwilą wyszedł karp o pięknej wadze. Przepraszam, Amur o pięknej wadze. To są właśnie te haczyki, są niebywale, bo one są niebywale ostre. Najfajniejsze jest to, że na dwóch hakach, które mam do tej pory w wodzie, wyciągnąłem już sporo ryb, a one dalej są ostre i w ogóle mi się ani nie rozginają, ani nie pękają.
Słuchajcie, naprawdę jestem pod wrażeniem tych haków. Bez względu na to, czy to jest karp, czy to jest amur, jak na razie do tej pory haki mi wytrzymują. Są one moim faworytem, dlatego odstawiam wszystkie inne haki i staram się łowić tylko na te haki. Na razie. Dopóki coś nie nawali. No dobra, myślę, że to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o te przypony. Polecam używać tych przyponów. Są naprawdę funkcjonalne i profesjonalne. Trzymajcie się ciepło. Hej. Dobra. Co wam mogę powiedzieć? Dobiegł końca tej wspaniałej eskapady. Piękna przygoda z amurami. Były również i karpie. Jestem zadowolony z podjętych decyzji, bo te decyzje okazały się trafne. W związku z czym cała ta część trzecia nabrała pięknych barw. Nie będę powtarzał tego wszystkiego, co wynikło już w filmie, bo to nie ma najmniejszego sensu. Zaczęło padać. Ja osobiście szykowałem się już do tego, żeby wyruszać na miejsce postoju, tam gdzie wyciągam ponton. Natomiast słuchajcie, no chcę, żeby troszeczkę przestało padać i po drodze przynajmniej niech mi ten namiot trochę podesknie. Cóż, przede wszystkim skończył mi się futer dla karpi. Skończył się również futer dla mnie. Zostało mi jedynie tylko to do jedzenia, a miałem jeszcze zostać jedną dobę, czyli do środy do rana. Jest wtorek. Słuchajcie, ja się zmywam. Zjem sobie zaraz kawałek arbuza, bo jestem tak głodny, że się w głowie nie mieści. I wytrzymałbym jeszcze, co prawda, do jutra, ale ogólnie wam powiem, że jestem tak połowiony. Świetnie. Udało mi się wyciągnąć rybkę, jedną z większych tutaj, no, dzikuska, pięknego amura. Jestem zadowolony, naprawdę mega. Ciężko to opisać przyściutko. Ja tylko mam nadzieję, że ten odcinek wam się bardzo podobał. A na koniec jeszcze, w tym skrócie, was zapraszam przy dosyć fajnej muzyce na obejrzenie zdjęć wszystkich tych ryb, które mi się udało złowić i zrobić zdjęcia. A nie wszystkich, które złowiłem, bo co po niektóre z nich mi po prostu uciekły. Amury rządzą się swoimi prawami i mam nadzieję, że z tego odcinka każdy z was, tak samo jak i ja, każdy z nas wyciągnie wnioski, że jeżeli chcemy mieć zdjęcie z amurem, to musimy naprawdę uważać. Widać po tym dużym amurze, że był mocno zmęczony, hol był mega, więc był potulny jak baranek. Dobrze jest właśnie wtedy robić zdjęcia. Dać mu po prostu czasu, dużo cierpliwości. Cóż, trzymajcie się do następnego razu. Jedyne, co wam mogę obiecać, to to, że od następnego razu poprawi się audio. Zakupiłem mikrofon specjalnie do telefonu, bo ten, który mam, do tego niestety nie pasuje. I mam nadzieję, że ten głos, który wam tak bardzo nie odpowiada niektórym, może powiedziałem to troszeczkę drastycznie, ale macie rację, bo źle się ogląda, jak trzeba co chwilę gdzieś podgłaszać albo ściszać. Jest to niewygodne, bo to rozprasza uwagę. Wszystko, co rozprasza uwagę, wiadomo, jest niewygodne. Jeżeli coś nas interesuje, to warto się w to wtopić i to jest tak, jakbyśmy byli częścią danej historii, bo to już ta zasiadka jest historią. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i za subskrypcję. Jest nas coraz więcej. Jestem w szoku, że taki progres nastąpił w tym wszystkim. Cóż, ja będę, dopóki będę mógł, będę kontynuował swoje zasiadki. Natomiast teraz obecnie potrzebuję czasu odpocząć od tego wszystkiego. Chcę mi się do domu. Trzeba jechać troszeczkę gdzieś może nad morze. Szykuje się troszeczkę cieplejsza pogoda w przyszłym tygodniu, więc warto się byłoby wykąpać w morzu. Pojeść trochę lodów, czegoś konkretniejszego, wrócić, nabrać sił i myślę, że za jakieś 3 tygodnie wyruszę na następną wodę. Do wyjazdu, do pracy, do Norwegii uważam, że jeszcze zrobię 2 zasiadki, takie dosyć konkretne. Najbardziej liczę na wrzesień, na jedną z wód, na której już byłem. Na Solinę niestety się nie wybiorę, nie mam czasu, nie dam rady, bo naprawdę wyciągnąłem dużo wniosków. Muszę bardziej być przygotowany na to, żeby tam pojechać i po prostu rozegrać to bardzo dobrze logistycznie. Dobra, nie będę gadał, bo u mnie jest tak, niestety słuchajcie, że jak się rozwinę, to końca nie ma. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za piękne słowa i pozdrawiam.
i śledźcie dalej, subskrybujcie, bijajcie łapę. Naprawdę to daje kopa do tego, żeby takie eskapady robić jak teraz. Miłego oglądania i na koniec oczywiście zdjęcia. Trzymajcie się ciepło. Hej!